Witajcie, tutaj Ola, Marta, a to jest program Glamki w SK TV, Hity na czasie. Zaczynamy oczywiście od porcji newsów ze świata mody. I na początek Paryż, miasto, które kojarzy się z modową inspiracją, ale Clément Poesy, aktorka, mówi, że wcale nie jest tak łatwo. Bo w Paryżu jednak trzeba zachować umiar i ubierać się bardzo skromnie, a jeżeli chcemy poszaleć, to zdecydowanie Nowy Jork i Londyn. Ostatnio firma Nike powiedziała, że absolutnie, ale Kirsten Stewart nie zostanie twarzą ich najnowszej kampanii. A rozchodzi się tutaj o to, że Kirsten ostatnio była na premierze i tam bardzo szybko zmieniła swoje szpilki na Nike. I stąd wszyscy pomyśleli, że pewnie zostanie twarzą ich marki, tym bardziej, że bardzo często się wypowiada, że uwielbia ich obuwie. Ale jak na razie Kirsten jest twarzą m.in. Balenciagi, więc wydaje mi się, że jak na razie jej to wystarczy. A my teraz o bardziej kontrowersyjnej gwieździe, czyli Lily Allen. Zapytano ją, jaką ma najdroższą rzecz w swojej szafie, no i Lily Allen mówi, że byłaby to jej suknia ślubna, ale nie może jej znaleźć. Suknia warta 200 tysięcy dolarów, suknia projektu Chanel. No, mamy nadzieję, że aktorka znajdzie tą suknię, a jeżeli nie, no to na stałe współpracuje z Chanel, to pewnie podeślą coś nowego, czym będzie mogła szafę wypełnić. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda jej garderoba, a zapewne chodzi tutaj o jakiś pokój albo kilka pokoi, gdzie trzyma te ubrania, bo jeżeli nie można czegoś znaleźć, to już złe rzeczy się dzieją. Chociaż Lily słynie z tego, że lubi zaszaleć, to może po prostu mocno zaszalała w tej sukni. Całkiem możliwe. Victoria Beckham ostatnio zapowiedziała, że już absolutnie nigdy nie wystąpi z zespołem Spice Girls. Dziewczyny przyjęły to całkiem spokojnie i po prostu się z tym pogodziły, bo dobrze wiedzą, że Victoria teraz kocha modę i modę stawia na pierwszym miejscu, więc taka propozycja ode mnie, że na przykład Victoria mogłaby zaprojektować ubrania dla dziewczyn ze Spice Girls. Przecież się przyjaźnią, to wie, co która lubi. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. A wy zostańcie z nami, bo po przerwie kolejna porcja modowych newsów. Oglądacie program Glamki w SK TV, Hity na czasie. Kolejna porcja modowych newsów i na początek kolejna gwiazda, która ma problem z suknią ślubną. Tym razem Keira Knightley nie zgubiła swojej sukni ślubnej, ale założyła ją na jakiś event. Kolega wylał na nią wino i okazuje się, że jest to nie do wyczyszczenia. Suknia oczywiście też znanego projektanta, bardzo droga. No i Keira jest bardzo zaskoczona i rozczarowana.
No ale tym samym wiemy, że przynajmniej impreza była udana. Ale to bardzo ekonomiczne wyjście, że suknia i nadawała się na ślub i jeszcze potem na inne imprezy. I zaskakujące, bo mówi się, że gwiazdy ubierają suknię tylko raz i tutaj Kira udowodniła. A tu jednak taka niespodzianka. Tak. Ale jak widać, może to nie jest dobry pomysł, żeby dwa razy ubierać tą samą suknię. Wszyscy dobrze wiemy o tym, że Kate Moss przyjaźni się z George'em Michaelem. I ostatnio Kate postanowiła, że napisze recenzję muzyczną. Ta recenzja pojawiła się w magazynie Vogue i oczywiście dotyczyła płyty George'a. Została ta płyta wychwalona, było wręcz napisane, że Kate ma ciarki, kiedy słucha tej płyty, a na końcu było napisane I love you, George. Wydaje mi się, że chyba każda gwiazda chciałaby, żeby Kate Moss napisała jej taką recenzję. A my pozostajemy przy koleżankach Kate Moss, tym razem Helena Christensen. Modelka w bardzo podobnym wieku jak Kate Moss, ale zupełnie inna, bo to jest jedyna modelka, która nie firmowała swoim nazwiskiem żadnej kolekcji ubrań. I modelka wypowiedziała się, że nie robi tego, bo to nie jest w zgodzie z jej zasadami. Zdaje sobie sprawę, że pewnie straciła dużo pieniędzy przez to, ale woli się trzymać na uboczu, szczególnie teraz, gdy bardzo modny jest internet i social media są tak popularne. Ona woli w ciszy i spokoju prowadzić bardzo takie wycofane życie. When she walks in beauty. Peruszka, modelka znana w latach 60., nie potrzebuje reklamy. Wszyscy ją znają, ale okazuje się, że istnieją zdjęcia, których do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. A jest to taki album, który pokazuje przemianę ze zwykłej dziewczyny w top modelkę. Brzmi bardzo ciekawie. A wy zostańcie z nami, bo już po krótkiej przerwie Meet the Model. Oglądacie program Glamki w SKTV Hity na czasy. Czas na Meet the Model, czyli poznamy sylwetkę kolejnej modelki. W tym sezonie pojawiła się Philippa Humphrey. Zupełnie młodziutka, nowa twarz, ale od razu podbiła wybiegi największych projektantów, a co ciekawe została odkryta w sklepie spożywczym. Chodziła już w pokazach takich projektantów jak Celine czy Louis Vuitton i ta modelka zawsze podkreśla, że ona w to nie wierzy, że ona już mogła pracować dla takich wspaniałych ludzi i że to wciąż wszystko jest dla niej bardzo surrealistyczne. Ale dziewczyna ma ambitny plan, chce pojawić się na okładce Vogue'a i oczywiście pracować dla jeszcze lepszych domów mody. Wszyscy podkreślają, że ma to, co dawniej miały Cindy Crawford, Naomi Campbell. No i dziewczyna jakby też chce kultywować tą samą ścieżkę, bo ma zamiar być modelką, ale również studiować. No właśnie, bo agencja, w której Philippa pracuje, bardzo ją chwali i twierdzi, że to jest idealna dziewczyna, ponieważ jest wiecznie zmotywowana i ma przede wszystkim cel.
I do tego dziewczyna przyznała, że jest bardzo zaskoczona, bo wszyscy w świecie mody są jednak mili. Ona się nasłuchała różnych opinii, że tam wszyscy rywalizują, że są złośliwi i przygotowała się na najgorsze. Okazało się, że wszyscy są mili, wspierają ją i mówi, że do tego najbardziej kocha adrenalinę towarzyszącą pokazom. Modelka zwiedziła już najpiękniejsze miasta w Europie. My mocno trzymamy za nią kciuki, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już po przerwie pośmiejemy się z wpadek modelek. Oglądacie program Glamki w SKTV, hity na czasie. A teraz odrobina złośliwości z naszej strony, czyli wpadki modelek. I na początek Kasia Wawrzynia, która upadła aż dwukrotnie podczas pokazu Vivienne Westwood w Paryżu. I wyglądała bardziej jak dziecko, które próbuje nauczyć się jeździć na rolkach niż zawodowa modelka. The dangers of high fashion. In a Vivienne Westwood parade, this model took a nasty fall and her ordeal wasn't over. Trying to recover her dignity, the model was getting back into step when she went down again. Z kolei Whitney Port, czyli modelka i projektantka, upadła ze schodów, podczas gdy prezentowała suknię Hilary Swank. I to wszystko odbyło się w programie, który oczywiście dotyczył mody oscarowej. Czyli upadła oscarowo. Dokładnie. Naomi Campbell. Ona również budzi duże kontrowersje i również tym razem nie obyło się bez komentarzy. Tylko, że nie ona sama upadła, ale zorganizowała pokaz Fashion for Relief. I tam modelki jedna za drugą upadały, jedna upadła nawet czterokrotnie. I zastanawiam się, czy winić buty, czy może Naomi Campbell zrobiła to specjalnie, bo zazdrościła, że tak świetnie im idzie. Z kolei Tyra Banks wcale nie pomaga swoim koleżankom z programu Top Model. Ostatnio kazała im chodzić w niebotycznie wysokich szpilkach, ale to nieważne, bo dziewczyny chodziły po śliskiej nawierzchni, no i naprawdę nie sposób się nie śmiać, widząc te wyczyny. Xenia. Ale masakryczny pomysł. Nie za miła, nie za sympatyczna, nie chciałabym być jej koleżanką. Jednak cieszę się, że nie jesteśmy modelkami. Dokładnie. I na koniec okazuje się, że nie tylko modelki upadają, ale również Miss Universe miała swoją wpadkę, bo jak szła po wybiegu, to rozwiązała jej się suknia i Miss została w samych majteczkach. Widownia miała niezłe show, ale Miss już nie była taka szczęśliwa. Rosyjska modelka Milana Bogolepow ostatnio upadła i to dwa razy podczas pokazu Diora. Tylko tutaj chyba nie chodzi o to, że ubrała sobie bardzo wysokie szpilki, to znaczy nie ubrała. Kazali jej włożyć takie wysokie szpilki, tylko podobno przed pokazem bardzo smakował jej szampan. No i teraz to jej słynne wykonanie, czyli te dwa upadki już przeszły do historii. No to niezła impreza, a my kończymy ze złośliwościami. Zostańcie z nami, bo już po krótkiej przerwie Meet the Designer.
nadszedł czas na Meet the Designer, czyli poznajemy sylwetkę kolejnego projektanta, a właściwie projektantki. Tym razem Donatella Versace, siostra Gianniniego i bardzo kontrowersyjna skądinąd projektantka, znana głównie z tego, że bardzo lubi bardzo szczupłe sylwetki i też nieustannie odchudza swoją córkę. I'm Donatella Versace, and I'm the creative director of my company. Trzeba też oczywiście wspomnieć o tym, że to Giannini jako pierwszy zajął się modą, potem rodzeństwo przeprowadziło się do Mediolanu i tam już pracowali we dwójkę. Ale odnieśli ogromny sukces, a wszystko dzięki temu, że rodzinnie uwielbiali kolory i takie kroje, które mocno przylegają do sylwetki. I okazało się, że to również sprawdza się na szerszą skalę. Tak, ale na początku projektami zajmował się tylko i wyłącznie Giannini. Donatella zaprojektowała jedną kolekcję ubrań dla dzieci, no ale niestety po tragicznej śmierci brata przejęła już całą firmę i zajęła się również projektowaniem. Uznawana była przez Gianniniego za jego muzę, ale również jest muzą m.in. dla Lady Gagi. I Lady Gaga napisała piosenkę specjalnie dla Donatelli. Piosenka właśnie nosi tytuł, który jest jej imieniem. A już możemy... myślałam, że Poker Face to będzie pasowało do Donatelli. Troszeczkę po tych wszystkich operacjach też by pasowało. Tak. Ale na szczęście jeszcze nie, no bo to przyjaciółka, to musi jej sprzyjać. A piosenkę tą możecie znaleźć na płycie Art Pop. A wy zostańcie z nami, bo już po przerwie w gwiazdorskim stylu. Dalej oglądacie Glamki w SK TV. Nadeszła pora na cykl w gwiazdorskim stylu. Dzisiaj zainspirowałyśmy się stylizacją Rosie Huntington-Whiteley. Ola ma na sobie skórzane spodenki, do tego biały t-shirt, płaskie buty. Możecie to zamienić na kozaki boho, jeżeli wolicie. Ogólnie stylizacja lekka, na co dzień, na lato. Jak się czujesz, Olu? Lekka, łatwa i przyjemna, bardzo mi się podoba. Chętnie wyjdę teraz tak do domu. W dzisiejszym odcinku to na tyle, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!